samochód wydobyty na brzeg. W chwili obecnej strażacy szykują się do wejścia do wody, do sprawdzenia, czy pod wodą nie ma żadnego z pasażerów czy kierowcy tego pojazdu. Sytuacja wyglądała niegroźnie, jednakże procedury przewidują to, że takie czynności należy wykonać. Tak jak widać, w chwili obecnej szykowany jest sprzęt nurkowy. Następnie nurek zejdzie do kanału Warnickiego i będzie przeczesywał brzeg, w którym znajdował się samochód. Dla osób, które zobaczyły dopiero tą rolkę, zapraszam do obejrzenia wcześniejszych rolek z dzisiejszego dnia, na którym pokazaliśmy zatopiony samochód. Samochód, no, co prawda po koła zatopiony, ale w wodzie. Brzeg kanału Warnickiego został sprawdzony za pomocą łodzi. W momencie wejścia nurka do wody pokażemy kolejną rolkę, jak to wszystko wygląda.